Bardzo cieszymy się z tego, że podpisujemy dzisiaj tą umowę o współpracy z firmą LG, która z pewnością przełoży się na rozwój zarówno LG, ale też Politechniki Opolskiej, bo będziemy, tak jak powiedziałem, będziemy mogli rozwijać tutaj swoją myśl, będziemy mogli tutaj rozwijać, pokazywać studentom nowe kierunki, ale też będziemy uczestniczyć w tych procesach, które w tej chwili się dzieją. Cieszy nas również fakt, że tutaj właśnie wspólnie z panem prezydentem występujemy i zabiegamy o to, aby ta współpraca LG przełożyła się na szersze obszary, nie tylko dotyczyła tych obszarów naukowych, tutaj studentów, zaangażowania naszych studentów i absolwentów, ale również liczymy na to, że przełożycie to w jakiś sposób na efekty gospodarczej współpracy Opola z firmą LG. Nasza wizyta tutaj jest spowodowana naszym zainteresowaniem współpracą z Politechniką Opolską. Przy naszym dość dużym potencjale myślę, że mamy bardzo duże możliwości, które z jednej strony będą atrakcyjne, jak i dla samych studentów, bo technologia, która jest używana w naszych fabrykach, jest bardzo nowoczesna i z drugiej strony chcielibyśmy również partycypować jakby w kształceniu tych studentów i chcielibyśmy być takim aktywnym partnerem tutaj dla Państwa, dla Politechniki Opolskiej i mam nadzieję, że ta nasza współpraca przyniesie korzyść dla obu stron. I ten krok nie byłby możliwy, gdyby nie ten wyjątkowy, jeszcze raz to podkreślę, niepowtarzalny partner, globalna firma, jedna z najbardziej innowacyjnych, jeżeli nie najbardziej innowacyjna na świecie. Dla nas to zaszczyt, że współuczestniczymy w podpisaniu tego dokumentu i tego, że jako miasto, jako Politechnika pozyskujemy takiego partnera dla rozwoju naszych strategicznych planów.